Takie pytanie na początek do sióstr. Bracia, wytrzymajcie chwilę, przebolejcie to. Drogie siostry, czego najczęściej nie dostrzegają mężczyźni? Przepraszam, czego? Mądrości. Okej. Okay. Porządku nie dostrzegają mężczyźni. Myślałem, że bałaganu, ale okej. Okay. No, czego jeszcze najczęściej nie dostrzegają mężczyźni? Drobiazgów. Mężczyźni nie dostrzegają najczęściej drobiazgów. Czego jeszcze? Wszystkie siostry, tak, tak, zgadzamy się. Czego jeszcze mężczyźni nie dostrzegają? No dobra, bracie. Jak coś trzeba naprawić, czyli potrzeb. Mhm. Nowej fryzury, czyli zmian. Nie dostrzegają drobnych, często niewidocznych gołym okiem zmian. Subtelnych. Dobrze, bracia. Teraz wy, siostry, wytrzymajcie to, co bracia mają do powiedzenia. Drodzy bracia, czego najczęściej nie dostrzegają kobiety? Siostry twierdzą, że nie ma czegoś takiego, ale bracia, ja wiem, że się boicie tego, co później w domu będzie, ale może jednak ogólnie, statystycznie mogą się powtarzać, bo nikt nie powiedział, że muszą być zupełnie inne rzeczy. Dlatego się nie spodziewałem. Zamurowało was, nie? Takie pytanie z rana w niedzielę. Dobrze, pozwolę nam wszystkim wybrnąć i przejdę do trzeciego pytania zatem. Czego ostatnio, to już pytanie do wszystkich, czego ostatnio szukaliśmy, zarówno mężczyźni, jak i kobiety, czego ostatnio szukaliśmy i nie mogliśmy znaleźć? O! Kluczy! Taka drobnostka, która zawsze się gdzieś zapodzieje i znika, kiedy jest potrzebna. Czego jeszcze ostatnio szukaliśmy i nie mogliśmy znaleźć? Słuchawek. Pewnie, jeszcze gdzieś splątane leżały w miejscu, w którym byśmy się najmniej tego spodziewali. Okularów. A były na nosie. No. Dobrze, okulary. Czego jeszcze ostatnio szukaliśmy i nie mogliśmy znaleźć? Pilota do telewizora. Śrubki? No tak, to trudno znaleźć. Czy coś jeszcze? Dobrze, a czego ostatnio szukaliśmy, a było przed naszymi oczyma? Poza okularami. Okulary. Zdarza się tak, nie? Że czegoś często szukamy, trzymając to w ręku, albo rozmawiam z kimś przez telefon, a szukam telefonu, bo nie mogę znaleźć, tak? To też się często zdarza. A teraz czwarte, ostatnie już pytanie. Jakie cechy ludzkie najczęściej są najmniej widoczne? Te dobre. O! Okej, to bardzo ogólne. A gdybyśmy z tych dobrych i tych złych mieli wyszczególnić, bo niektóre, wiadomo, człowiek nimi epatuje, emanuje, bardzo je uzewnętrznia i pewne cechy łatwo jest dostrzec. Ale są też takie, które trudno dostrzec. Trzeba człowieka bardzo dobrze i długo obserwować, żeby jakąś cechę skrywaną dostrzec. Egoizm. Jest bardzo trudno, tak, to tę cechę negatywną jest bardzo trudno dostrzec. Czy jeszcze jakieś cechy? Tak. Jak się człowiek zdenerwuje, to trudno, to właśnie jak się zdenerwuje i wybuchnie, to chyba bardzo łatwo dostrzec je wtedy, nie? Często mówimy, albo o, ostatnie już pytanie. Jak mówimy o ludziach, którzy patrzą na coś oczywistego, a nie widzą tego oczywistego? Że są ślepi jak kret, nie? Tak się przyjęło, się mówi. I jeżeli spojrzeć na taką ślepotę, czy na takie niedowidzenie, no to musimy to rozpatrywać w dwóch kategoriach. Tych fizycznych, kiedy naprawdę niedowidzimy, albo w ogóle nasza wizja przestaje, nasze oczy przestają działać, albo możemy to rozpatrywać też w tych kategoriach duchowych. Kiedy patrzymy na coś i nie dostrzegamy,
Kiedy mamy coś przed oczyma i widzimy, czytamy, ale to do nas nie dociera, tak? Także ślepym można być na dwa sposoby. Można być fizycznie niewidomym i jest to straszne kalectwo, ale jak pamiętamy choćby na przykładzie Bartymeusza, czy na przykładzie ślepego do urodzenia z 9 rozdziału Ewangelii Jana, i takich Pan Bóg potrafił uzdrowić. Ale jednak gorsza jest ta ślepota duchowa. Szczególnie chyba w dzisiejszych czasach, gdzie Boże Słowo jest łatwo dostępne, można je czytać małymi, wielkimi literami w różnych przekładach. Każdy z nas ma co najmniej po kilka egzemplarzy w domu. Możemy słuchać Bożego Słowa, a i teraz możemy oglądać, bo i powstają seriale, filmy obrazujące motywy z Pisma Świętego. A ludzie nadal nie widzą, a ludzie nadal nie dostrzegają Boga, który z tego Pisma wynika. I są ludzie, którzy mają oczy, a nie widzą, czy mają uszy, a nie słyszą. I nie jest tutaj mowa o dzieciach, do których rodzice mówią, a nie dociera. Czy o uczniach, do których nauczyciele próbują coś wtłoczyć, mówią, jednym uchem wleci, drugim wyleci. Jest mowa o nas wszystkich, do których Bóg już od zarania dziejów mówi, a jednak nie dociera. Znany fragment z Ewangelii Marka, z 8 rozdziału, werset 18, kiedy Jezus właśnie mówi do swoich uczniów, wypowiada właśnie te słowa, 8:18, ale przeczytajmy od 14 wersetu sobie. Ewangelia Marka, rozdział 8, od 14 wersetu. Uczniowie zapomnieli wziąć chlebów. Mieli ze sobą w łodzi tylko jeden bochenek. I nakazywał im, mówiąc: baczcie i wystrzegajcie się kwasu faryzeuszów i kwasu Heroda. A oni rozmawiali między sobą o tym, że chyba chleba nie mają. Zauważył to Jezus i rzekł do nich: o czym rozmawiacie? Czy o tym, że chleba nie macie? Jeszcze nie pojmujecie i nie rozumiecie? Czy wasze serce jest nieczułe? Macie oczy, a nie widzicie, macie uszy, a nie słyszycie i nie pamiętacie? Gdy łamałem 5 chlebów dla 5000, ile koszów pełnych resztek chleba zebraliście? Odpowiedzieli mu: 12. A ile koszów pełnych okruszyn zebraliście z 7 chlebów dla 4000? Odpowiedzieli mu: 7. I rzekł im: jeszcze nie rozumiecie? Uczniowie mieli oczy z pewnością i mieli uszy. Co więcej, byli z Jezusem na co dzień, a nie dostrzegali. W tym przypadku już zdążyli zapomnieć o Bożej mocy i o Bożej chwale, o Jego zdolnościach chociażby rozmnożenia jedzenia. I w tym momencie, kiedy byli na łodzi, zamartwali się o taką przyziemną rzecz. Zamiast przypomnieć sobie, co widzieli, co słyszeli, czego doświadczyli, ile koszy zebrali, zamiast przypomnieć sobie, uświadomić, że Bóg nigdy nie zawodzi, nie zostawia głodnego, ale nakarmi tak, że jeszcze zostanie. Czym charakteryzuje się ta ślepota duchowa? I kogo ona dotyka? Czy dotyka tych najmłodszych w Kościele? Z najkrótszym stażem? Czy może na odwrót, ślepota duchowa może dotyka tych, którzy mają najdłuższy staż w Kościele, popadają w pychę i mówią: ja już jestem tak długo w Kościele, i przestają widzieć, dostrzegać potrzeby, przestają dostrzegać bliskich, przestają słyszeć, bo oni są już najdłużej w Kościele. Kogo dotyka duchowa ślepota? Otwórzmy Ewangelię Łukasza na 24 rozdziale. I werset 16.
Mamy motyw, kiedy Jezus po zmartwychwstaniu ukazuje się swoim uczniom i czytamy w wersecie 15 i 16, że gdy tak rozmawiali i nawzajem się pytali, sam Jezus przybliżywszy się szedł z nimi, lecz oczy ich były zasłonięte tak, że go poznać nie mogli. Są ludzie, nawet i w dzisiejszych czasach, którzy mają problem z rozpoznawaniem twarzy. Nawet jeżeli kogoś widzieli wielokrotnie w swoim życiu. Prosty przykład z mojego życia z ostatniego tygodnia. Jak wiecie, byłem na konferencji w Wiśle i patrzę, siedzi mój przyjaciel, pastor z jednego ze zborów w Nowym Tomyślu. I dosiadam się do niego, zaczynam rozmawiać, rozmawiamy. Ja widzę, że jego mina dziwnie rzednie. Ale przyszedł czas, pożegnałem się, poszedłem dalej i reakcja była taka. To był zupełnie ktoś inny. Wyglądali podobnie. Nie byłem w stanie, nie wiem czemu, znam obu braci wiele lat, przyjaźnimy się bardzo. Owszem, są do siebie podobni. Oczywiście większość z was, gdyby spojrzała na ich zdjęcie, powiedzieli, no nie, no, że to są dwaj różni ludzie, no jak mogłeś ich pomylić? Pomyliłem, byłem święcie przekonany, że rozmawiam z Piotrem, kiedy rozmawiałem z Michałem. I dopiero po czasie dotarła do mnie, no przecież to nie jest ten człowiek. A więc ślepota duchowa może dotykać tych, którzy nie rozpoznają, nawet kiedy ci stają na naszej drodze. Może ślepota duchowa dotykać tych, którzy nie rozpoznają Jezusa, nawet kiedy ten nam się objawi. Kiedy odpowie na naszą prośbę, kiedy odpowie na nasze błagania, albo kiedy w naszym życiu sprawi cud, ześle jakieś błogosławieństwo, a my nadal nie dostrzegamy, że to był Jezus i nazywamy to zbiegiem okoliczności, szczęśliwym trafem, szczęśliwym losem. Pomimo tego, że było to ewidentne działanie Boże, nie dostrzegamy tego. Albo tego, że kiedy ktoś nam nawet głosi Słowo Boże, a my tego nie słyszymy, nie rozpoznajemy w tym Jezusa. Czym charakteryzuje się duchowa ślepota? Dotyka ludzi nieprzyjmujących jego poselstwa zbawienia. Ta sama Ewangelia, Ewangelia Łukasza także, czyli ta sama Ewangelia, ale 19 rozdział. I 41 i 42 rozdział, kiedy Jezus płacze nad Jerozolimą, nad miejscem, które pierwsze powinno go rozpoznać, a nie rozpoznali. 41, 42. Gdy się przybliżył, ujrzawszy miasto, zapłakał nad nim, mówiąc, gdybyś i ty poznało w tym to dniu, co służy ku pokojowi, lecz teraz zakryte jest to przed oczyma twoimi. Kogo dotyka duchowa ślepota? Tych, którzy są na pierwszym miejscu, tych, którzy w pierwszej kolejności powinni zrozumieć i przyjąć Słowo Boże, a nie przyjmują poselstwa zbawienia. Tych, którzy tak już popadli w swój grzech, tak im to źle, Duch Święty już tak zaczął ich świdrować w ich życiu, a oni nadal nie dociera do nich poselstwo zbawienia. Tak się bronią przed poznaniem żywego Boga. Kogo jeszcze dotyka duchowa ślepota? Tych, którym książę tego świata zaślepił oczy. Paweł pisze o nich w drugim liście do Koryntian, tak? Czy kogo jeszcze dotyka duchowa ślepota? Apostoł Paweł w liście do Rzymian pisze, że tej zatwardziałej części ludu wybranego, zatwardziałej części Izraela, ich dotyka duchowa ślepota, że nie byli w stanie w Jezusie rozpoznać Mesjasza i odrzucili Go. Bo dzisiaj można by to przenieść na wiele innych kościołów, na wszystkich ludzi, którzy pomimo łatwego dostępu do Bożego Słowa nadal nie rozpoznają w Jezusie Mesjasza, próbują wracać do starotestamentowego systemu ofiarniczego, zacząć powrót do ofiary i do wszelkich obrzędów, zamiast uznać Jezusa. Kogo dotyka ślepota duchowa? Tych, którzy może tak jak Saul dyszeli nienawiścią do wierzących. Tych wszystkich, którzy prześladują Kościół. Któż z nas nie doświadczył niemiłych słów, może większego prześladowania? Pomimo tego, że odpowiadaliśmy Bożą miłością i Bożym Słowem,
To ślepota duchowa naszych adwersarzy dotykała tak mocno, że oni nadal atakowali. Kogo dotyka ślepota duchowa? List do Efezjan, 6:6. Efezjan 6:6 i tam czytamy tak. Nie pełniąc służby dla oka, jakobyście chcieli ludziom się przypodobać, lecz jako słudzy Chrystusowi, którzy pełnią wolę Bożą z całej duszy. Ślepota duchowa dotyka tych, którzy Boży obraz i Bożą perspektywę tracą z oczu i zaczynają żyć i służyć tak, żeby się spodobać innym ludziom, a nie Bogu. Często te dwie rzeczy się wykluczają. Ale duchowa ślepota to niebezpieczeństwo dotykające tych wszystkich, którzy zaczynają patrzeć bardziej na człowieka, na środowisko, w którym żyją. Zaczynają przejmować się bardziej ludzką opinią, aniżeli tym, co Bóg powiedział w swoim Słowie. Zaczynają się wstydzić Bożego Słowa. Tak jak Rzymianie, do których Paweł pisał, tak? Nie wstydzę się Ewangelii Chrystusowej. I duchowa ślepota dotyka głównie ludzi nienawróconych, nieodrodzonych, ale może także dopaść kogoś, kto zdążył poznać Boga. Może dotykać chrześcijan, którzy zasypiają albo mają obciążone oczy. Tak się pojawia. Jeżeli nadal jesteśmy w liście do Efezjan, to przeskoczmy na chwilę do 1 rozdziału tego listu. Werset 17 i 18. Tam apostoł Paweł modli się za Efezjanami, którzy, zobaczcie, 17-18 i mówi tak, albo przeczytajmy od początku, od 15 wersetu. Przeto i ja, odkąd usłyszałem o wierze waszej w Pana Jezusa i o miłości do wszystkich świętych, nie przestaję dziękować za was i wspominać was w modlitwach moich, aby Bóg Pana naszego Jezusa Chrystusa, Ojciec chwały, dał wam ducha mądrości i objawienia ku poznaniu Jego i oświecił oczy serca waszego, abyście wiedzieli, jaka jest nadzieja, do której nas powołał i jakie bogactwo chwały jest udziałem świętych w dziedzictwie Jego. I Paweł modli się za takimi ludźmi, którzy spowszednieli, którzy odwrócili swoje głowy od Chrystusa, żeby oświecił ich serca. Żeby rozjaśnił ich oczy, w zależności od tłumaczenia. Innymi słowy, żeby Boża łaska, Boże Słowo, Boże przesłanie, Boże miłosierdzie ponownie do nich dotarło, przedarło się przez ciemności, które ich zaślepiły. Czy pamiętamy moment, kiedy Jezus był w ogrodzie Getsemane i kiedy uczniowie zasnęli i właśnie wtedy Jezus budzi ich i ponownie zachęca do czuwania i modlitwy. To byli Jego uczniowie, to byli ludzie, którzy byli przy Nim cały czas, uczyli się od Niego, poznawali Go, widzieli Go. A jednak i ich potrafiło takie chwilowe zamroczenie dopaść. I Jezus wtedy ponownie mówi, twórzcie oczy, czuwajcie, módlcie się. No i też będziecie na świeżo, bo to jest z 1 listu Jana, z fragmentu, który był dzisiaj do przeczytania, z 2 rozdziału. Pierwszy list Jana, 2 rozdział, werset 11. Ojej. I tam jest tak. Kto zaś nienawidzi brata swego, jest w ciemności i w ciemności chodzi i nie wie, dokąd idzie, gdyż ciemność zaślepiła jego oczy. A więc ślepota duchowa dotyka może nawet tych, którzy poznali Boga. Ten oświecił ich, zobaczyli Go, usłyszeli Go, ale zaczęli nienawidzieć człowieka, zaczęli nienawidzieć braci i sióstr. To ta ślepota wtedy ich ponownie dotyka. Jak tu czytamy,
Ciemność zaślepia ich oczy. Ciemność zachodzi na oczy tak, że nie jesteśmy w stanie widzieć światła przez naszą nienawiść. Czy dotyka też tych, którzy podążają za pożądliwościami ciała? To jest 16 werset, zobaczcie. Bo wszystko, co jest na świecie, pożądliwość ciała, pożądliwość oczu i pycha życia nie jest z Ojca, ale jest ze świata. I to także zaślepia ludziom oczy. Bo ilu tutaj, w tym zborze, na przestrzeni ostatnich 30 lat było, a dzisiaj ich nie ma, bo poszli za światem, odwrócili się od Boga. Świat zaślepił im oczy i zostawili Boga i odeszli. Czy ślepota też może dotknąć ludzi letnich, którzy sądzą, że są utwierdzeni? Okej, teraz ktoś może zadać pytanie, no dobra, ale mi się wydaje, że ja już tyle razy przeczytałem Boże Słowo, tyle lat jestem w Kościele, że jestem już utwierdzonym chrześcijaninem. No to myślę, że to jest pierwszy znak ostrzegawczy, żeby jednak zacząć się utwierdzać i zdać sobie sprawę, że mogę jednak być nadal letnim, jeżeli wydaje mi się, że już wystarczy poznawania Biblii, że już mój staż w Kościele jest wystarczający. To jest to pierwsza oznaka niedojrzałości duchowej. I warto wtedy spojrzeć na biblijnych bohaterów wiary. Starotestamentowych i tych nowotestamentowych, autorów ksiąg, którzy będąc przy Bogu, żyjąc z Jezusem, będąc z Nim ileś dekad, nadal mówili, mało mi, wciąż czuję niedosyt, chcę więcej Boga, pragnę więcej Boga. Nikt z nich nigdy nie powiedział, przeczytałem Torę tyle i tyle razy, jestem już tyle lat z Jezusem, chwała mi. Nie. Widzimy wszystkich tych z jednej strony ojców wiary, jak i autorów ksiąg, listów Nowego Testamentu, którzy powtarzają, chcę więcej Boga. Chcę więcej czasu z Jego Słowem. Chcę bardziej Go widzieć, chcę mocniej Go dostrzegać. I takich ślepota duchowa nigdy nie dopadnie. Tych, którzy pragną poznawania Bożego Słowa, którzy pragną Boga w swoim życiu, którzy nie patrzą na prawo i na lewo, ale patrzą na Chrystusa, choćby nie wiem, co się działo. A więc powstaje pytanie, już na sam koniec, no to jak przejrzeć na oczy? Skoro na moim oczy mogła dopaść ciemność, mogły nałożyć się jakieś łuski zamiłowania do tego świata, czy łuski nienawiści, jak przejrzeć na oczy? I odpowiedź jest prozaicznie prosta. Bo my sami nie możemy ściągnąć ciemności, ani tych łusek nienawiści z naszych oczu. Może zrobić to Bóg. I On chce to zrobić, jeśli tylko Go poprosimy. Jeżeli będziemy wołali do Niego, Panie, chcę przejrzeć, chcę ujrzeć Jezusa, jak śpiewaliśmy, otwórzmy oczy. Jeżeli Go poprosimy, On otworzy nasze oczy, tak jak poprosił Bartymeusz i ślepy od urodzenia. Jezus spełnił ich prośbę, otworzył oczy, oni mogli przejrzeć, zacząć dostrzegać pełnię Chrystusa i patrzeć na Niego, iść za Nim, czy nawet wrócić do chodzenia za Nim, tak jak w przypadku tych, którzy gdzieś tam odpadli. A więc jak przejrzeć na oczy? Dać się prowadzić Bogu, zwrócić się z tym do Boga. On otworzy nasze oczy. I patrzeć na świat przez pryzmat Jego Słowa, a nie na Jego Słowo przez pryzmat tego świata. To ściąga wszelkie łuski z naszych oczu. A więc, bracia i siostry, żeby nie przedłużać, ślepota duchowa jest dużym zagrożeniem, zarówno dla tych początkujących, jak i weteranów kilkudekadowych życia z Bogiem. Może dotknąć nas wszystkich, jeżeli nie będziemy uważni i przestaniemy patrzeć i słuchać Chrystusa, zaczniemy słuchać, patrzeć tego świata, nienawidzieć jeden drugiego, miłować wszystko to, co jest z tego świata. Ale i ta sytuacja nie jest beznadziejna, bo jeśli ukorzymy się przed Bogiem, jeżeli padniemy na kolana, ponownie przejrzymy, bo Bóg chce, żebyśmy widzieli. A więc niech dzisiejszą naszą modlitwą będzie to, żeby Bóg nas ustrzegł od duchowej ślepoty. Żebyśmy zatracili wizję, zdolność widzenia. Ale niech też naszą modlitwą będą nasi bliscy, którzy jeszcze nie otworzyli swoich oczu, którym Bóg jeszcze nie otworzył oczu.
Dlatego zapraszam, powstańmy i wołajmy do Boga o naszych bliskich, o nas samych, o bracie i siostry w Kościele, abyśmy wszyscy mogli widzieć Chrystusa takim, jakim jest. Zapraszam do modlitwy.